PKO Banku Polskim 30%, czyli pakiet kontrolny, sprawuje Skarb Państwa. Pozostała część jest notowana na giełdzie. I w ten sposób można powiedzieć, że nasz bank jest bankiem polskim. To oznacza, że centrala, decyzje strategiczne są tutaj podejmowane. Z punktu widzenia każdego kraju zamożnego, to, że kapitał finansowy jest kontrolowany przez miejscowy kapitał, ma duże znaczenie i w finansowaniu rozwoju tego kraju w nim samym, jak również we wsparciu inwestycji zagranicznych firm polskich za granicą. My po prostu asystujemy naszym firmom, czy to w ich ekspansji do Niemiec, Czech, bo tam otworzyliśmy oddziały naszego banku, czy też w przypadku również takich egzotycznych destynacji jak Iran, Wietnam, czy inne kraje, których polscy przedsiębiorcy z sukcesem prowadzą swoją działalność. Na rynku krajowym oczywiście jest tak, że każdy bank w Polsce stara się jak najlepiej obsłużyć swojego klienta, natomiast od czasu do czasu może dochodzić do konfliktu interesów, czy firma, z którego kraju pochodzi kapitał bankowy, jest lepsza czy gorsza od firmy polskiej, prawda? My takiego dylematu nie mamy. To jest tak, że zależy nam na tym, żeby polskie firmy małe stawały się średnie, średnie duże. To zresztą w naszym banku jest regułą, ponieważ bank był kiedyś bankiem detalicznym. Z niego powstały biznesy małych przedsiębiorców, a następnie duże firmy. I wówczas też nauczyliśmy się obsługiwać polskie duże przedsięwzięcia gospodarcze. Jesteśmy głównym kredytodawcą dla polskiego biznesu w Polsce. Jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, to polskie banki są na jednym z najwyższych poziomów w świecie. Rozwój nowoczesnych technologii, takich jak bankowość mobilna, błyskawiczne przelewy, to w Polsce jest standard, a na świecie, w Europie jest to dopiero pewnego rodzaju nowość, która jest oferowana klientom. I to jest ważne, natomiast jeżeli chodzi o kwestie siły kapitałowej, to jest z tym różnie. To jest tak, że jest wiele banków, zwłaszcza tych, które działają w formule spółdzielczej, które wymagają lepszej formy organizacji. Ja to mówię po raz kolejny, że apeluję do banków spółdzielczych o lepszą, powiedzmy, integrację, bo mamy historycznie najniższy poziom udziału banków spółdzielczych w aktywach sektora bankowego w Polsce i być może tutaj jest potrzebne pewnego rodzaju wspólne działanie.